Cześć, witamy tym razem w salonie Husator Opole, ulica Gawędy 70. Przy okazji nowej dostawy z Dobre Sklepy Motocyklowe chciałbym Wam pokazać, co już mamy, co już będzie można zakupić w poniedziałek, wtorek i na co jeszcze czekamy, więc zapraszam do środka i zobaczycie, co ciekawego mamy. Zaczynamy od działu Enduro, ponieważ te kaski IMX, jeśli chodzi o model wychodzący FMX 01, one będą na pewno w jakiejś fajnej wyprzedaży, fajnej cenie, ponieważ jakby kupiliśmy to w pakiecie. Ale zobaczcie, jakie nowe malowania. Tutaj Patryk, może pokaż FMX 02 i myślę, że nie jedna osoba, która jeździ w offroadzie, która jeździ enduro, spodoba im się to malowanie. My je głównie, nie ukrywam, zamówiliśmy w rozmiarach M, M, XS, głównie dla dzieciaczków, ale myślę, że osoby dorosłe, jak przyjdą i zobaczą, że jakie to jest malowanie, będą mogły sobie zamówić kilka sztuk na przymiarkę z Dobre Sklepy Motocyklowe, o których już będę dzisiaj dosyć często wspominał. Więc tutaj mamy jakby dział offroad, dział enduro. Pokażę Wam RPH 70, na razie przyszedł tylko jeden. Z 2-3 lat obserwacji wynika, że najlepiej sprzedają się w Polsce kaski integralne, kaski z blendą, kaski z pinlockiem. I to jest akurat przykład kasku, który kosztuje mniej więcej około 2000 zł. I to jest już jakby najwyższa linia RPH 70, kask integralny, sportowo-turystyczny z blendą. Jeszcze kilka rozmiarów, kilka kolorów przyjdzie. Znowu będziecie mogli zamówić sobie kilka rozmiarów do sklepów, kolorach, żebyście sprawdzili sobie, który model jest dla Was najlepszy. W tej części mamy nowości. Zamówiliśmy gogle FMF. Przyjdzie na pewno pora na zrobienie osobnego odcinka na temat tych gogli. Dodam tylko, że FMF i firma 100% jakby połączyła się. FMF, producent tumików w offroadzie, znany bardzo dobrze, 100% bardzo fajnie znany producent gogli, połączyli swoje siły i bardzo fajne gogle z tego wyszły. One są już u nas w naszym stałym asortymencie na nowy sezon. Dodatkowo jest stojak i będzie bardzo fajnie wyglądało. Jeśli chodzi o buty, na razie przyszły nam buty must have, czyli buty RST, sportowe długie, sportowe krótkie, jeśli chodzi o shorty. I się już zaczynają powoli dostawy butów, które są najbardziej popularne. Tu mamy akurat RST Frontier, bardzo fajne buty, w dobrych cenach, niecałe 400 zł. Mamy buty z RST Stunt dla osoby, która na przykład jeździ chopperem, a chce mieć but krótki, bo te są buty najczęściej wybierane przez naszych klientów. Hity sprzedażowe AXS-a, to jest RS 400 but, który kosztuje 449 zł. I proszę mi uwierzyć, każda ilość, która jest zamówiona, schodzi. I to jest przede wszystkim moda, którą klienci z roku na rok poszerzają. Dodatkowo buty, brezery z AXS-a, z taką mieszanką skóra, mesh, bardzo wygodne buty, dopiero czuję się po założeniu. Co jeszcze mamy z nowych dostaw, które już będzie można zobaczyć i kupić? Kaski już HJC-ka przyjechały. F70 w bardzo ciekawych malowaniach, kask integralny z blendą. Jest ten słynny kask, gdzie Motobanda go też promowała. On jest już u nas dostępny, będzie można go kupić. Poszliśmy ogólnie w kolory i 70, już są nowe dostawy w fajnych malowaniach. CS15, kaski integralne, budżetowe z HJC-ka, ale markowe, które charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością, możliwością założenia pinlocka i mają blendy. Ale fajne kolory wybraliśmy, jakieś fluo, czarne, czarno-czerwone, zobaczcie. Tak samo tutaj mamy jeszcze cały słupek CS15, bo są te kaski, jedne z najczęściej wybieranych, bardzo szybko nam w tamtym roku poszły. Co mamy? C91 już znane kaski szczękowe, I90 kaski znane, nie szczękowe, tylko tak, szczękowe. I90 również kask szczękowy. Mamy znowu, idziemy w offroad, kłady, to jest MXT01 z IMX-a, kask z daszkiem, kask z szybką, kask, zobaczcie, z blendą. Kask idealny dla kładowców, idealny dla osób jeżdżących amatorsko w terenie. Mogą być również na jakieś adventure, GS-y, bardzo ciekawe kaski. A propos takich kasków, no to już mamy Hicior
czyli Commander. Wszystkie te, które przyszły, ostatnio poszły. Poszliśmy również w fajne malowania i one już niedługo będą u nas wyeksponowane. Czekamy na kolejne dostawy. Będą u nas one wyeksponowane w trzech różnych wariantach, czyli off-road, on-road i cross, bo ten kask zastępuje wam trzy kaski. To co, idziemy dalej, zobaczymy co przyszło. Tego nie było u nas w tamtym sezonie, ponieważ brakowało nam kasku mniej więcej za 1500 zł szczękowego i idealnie wpisuje się to kask z Bella. To jest ten regular SRT, który jest naprawdę lekki, wytrzymały, z bardzo fajną skorupą, z pinlockiem w zestawie. I często wybierany był poprzez DSM, czyli zamówienie do sklepu, więc postanowiliśmy go wprowadzić do oferty, więc od dzisiaj już jest u nas do kupienia. Tutaj mamy już wybrane najbardziej hitowe kaski z Iroha, Irofref, szczególnie Irofref. Mamy na razie jeden kask, ale przyjedzie więcej kasków Valor, ale chciałbym wam pokazać te malowanie. Zobaczcie, czarno-czerwone. Z takimi, można powiedzieć, zębami, czaszkami. Świetny kask Valor. To jest kask gdzieś około 600 zł bez pinlocka w zestawie. Jeśli chodzi o kask integralny, Spark również bardzo fajnie nam się sprzedawał. I to są również malowania bardzo ciekawe. Mamy akurat tutaj w macie czarno-szare, białe, biało-niebieskie, jak ktoś będzie chciał pod jakiegoś GSX-era. Więc to wszystko u nas jest. I nowość, kask Iroh Matisse. Zobaczcie, kask bardzo podobny do Rewa, no ale po co to Iroh zrobił? One się różnią przede wszystkim dwoma rodzajami skorupy, czyli osoba o mniejszej głowie już nie będzie wyglądała jak ufoludek, tylko będzie mogła sobie kupić rozmiar skorupy mniejszej. Tutaj mamy możliwość regulowania sobie szybki. W Rewie tego nie mamy, musimy jeździć albo z otwartą, albo zamkniętą. Również mamy możliwość podniesienia szczęki do góry. Do dołu, możemy mieć w ten sposób kask otwarty. Całkowicie inny sposób, jeśli chodzi o wentylację. Jest jej więcej, bardziej smukła szczęka, więcej tej wentylacji jest. Ta wentylacja jest również regulowana od wewnątrz. Bardzo fajnie to wygląda. Przystosowany do interkomu, kosztuje około chyba 1300 zł z podwójną. 1549. Patryk mnie poprawia, 1549, więc jest jednak droższy. Już ma zamontowany pinlock, żebyście tego nie musieli robić i dla nas mniej roboty. Co jeszcze przyszło z odzieży? Zobaczcie, tutaj mamy już przygotowane i będziemy dzisiaj wieszać odzież z RST, odzież z Helda, Hakuna, Mardoki, czyli dołożymy do wystawy, która nam została już z roku 2021. No i co, idziemy jeszcze na górę pokazać wam, co jeszcze przyjechało. Postanowiliśmy już w tym sezonie wprowadzić akcesoria w postaci uchwytów na telefon z firmy SP Connect. Jesteśmy pewni, że klienci docenią jakość wykonania, jaka jest uniwersalność tych akcesoriów, jak można bardzo fajnie zamontować je. Mamy dodatkowo do asortymentu, którego zamówiliśmy ze SP Connect, stojak, który będzie już na stałe u nas rozłożony. Będzie taka imitacja kierownicy i założone tam będą wszystkie uchwyty, jakie można ze SP Connect kupić. Przyjedzie do nas Michał ze SP Connect, czyli opiekun tej marki, i będziemy z tego robić bardzo fajny materiał szkoleniowy, jaki uchwyt na jaki telefon, jak to montować, co zrobić, żeby kupić takie urządzenia, i będziecie mogli sobie nas w sklepie zobaczyć, jak to jest zamontowane. Dodatkowo przy nowych dostawach zamówiliśmy różne pinlocki, żeby były już na miejscu. Wcześniej zamawialiśmy pod klienta, trochę to trwało, a teraz postanowiliśmy, przepraszam, już to wszystko mieć na miejscu, więc do różnych modeli kasków HJC Iroh będą dostępne modele pinlocku. Zapraszam jeszcze dalej. Przepraszamy od razu za bałagan, ale jesteśmy podczas nowych dostaw. Dalej mamy kurtki z RST-ka, tak jak mówiłem, w różnych rozmiarach. Modele Trachtech Evo 4 Mesh, połączenie tekstylnego kroju ze skórą. Mamy oczywiście HIT wentylator, kurteczkę, piloty z RST-ka i cała masa, zobaczcie, rękawic, odzieży termoaktywnej. Będziemy to wszystko wyeksponowywać i wam pokazywać. Ja już tracę głos, więc nie chciałbym was zanudzać. Do zobaczenia. Jesteśmy...
Już wyzdrowiałem, więc widzimy się od poniedziałku od 10 do 17, w soboty od 10 do 14, więc sezon powoli się rozwija. My już mamy połowę tego asortymentu, co przyjedzie. Przyjedzie jeszcze Rebel Horn, Ozon, Broger, czyli marki rodzime, dobre sklepy motocyklowe, żeby jeszcze wyeksponować fajne kurtki tekstylne, turystyczne, miejskie, spodni bardzo dużo jeansowych przyjedzie, butów krótkich, czyli to, co będzie się w tym roku sprzedawało, to, czego będziecie w tym roku szukać. Zapraszamy, numer telefonu jest w opisie do nas, mail w opisie, strona w opisie. Strona również będzie się z tygodnia na tydzień poprawiała, będzie coraz więcej asortymentu, które jest u nas dostępny na sklepie. Więc co, trzymajcie się, zapraszamy, hej!